Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett. Zignorujcie to, że nagrywam odcinki bardzo na zapas. Po prostu chciałbym wypełnić ramówkę na przestrzeni maja, czerwca, powiedzmy nawet do lipca. Więc ogólnie wyczuwam, że będzie to taki rozkład w stylu Isaac, Riptail i Rayman 2. Znaczy prawdopodobnie Raymana 2 będę chciał na maksa wypuścić jak najszybciej się da. Później dopiero będę się martwił Riptailem, no ale dzisiaj prawdopodobnie jeszcze wstawię ten odcinek, bo mam taki kaprys, o. Znaczy, nie ten odcinek, tylko ten, co był wcześniej, ten, który uznajmy za pierwszy, nie ten sneak peek, więc sneak peek był odcinkiem 0. Tamten poprzedni był pierwszym, a ten, który nagrywam teraz, jest drugi. Także no, poprzednio odblokowaliśmy telefon, który jest jakimś dziwnym bibelotem, którego nie wiem, jak mam użyć. Znaleźliśmy też bardzo fajny kamień, który dał nam Moon Jump, czyli innymi, no, mieliśmy inną grawitację. A czy coś jeszcze było w międzyczasie? Chyba nie. Znalazłem bardzo dobre kryształy, przez które zginąłem, no bo byłem zbyt chciwy. Niestety nie dopasowałem ataków tak, jak powinienem. Powinienem sobie wziąć jeden quick draw atak, żeby mieć doskok do przeciwnika. Ale dałem się zaślepić, zrobiłem błąd, także teraz postaramy się, nie wiem, lepiej sobie skomponować nasze kryształy do walki. Taki jest główny cel. Takie mam przynajmniej zdanie, że no fajnie byłoby zdobyć taką kompozycję dżemów, dzięki której dojdziemy na bossa i zrobimy to, co należy. Czyli pokonamy bossa po raz pierwszy, być może nawet na odcinku. Bo nie wiem, czy teraz, skoro gra już wyszła, powiedzmy, z tej takiej swojej bety zamkniętej, to czy powinienem w ogóle nie nagrywać tego wszystkiego, co robię, tak? Bo w sumie nie ma w tym żadnej szkody. Jest dodatkowy materiał na YouTube, więc na plus, bo będziecie mieli co oglądać. Po drugie, jest to jakieś urozmaicenie, a poza tym, no, dlaczego miałbym tego nie robić, tak? Skoro i tak będę w to grał, no to równie dobrze mogę też komentować i to nagrywać. Chyba, że będą jakieś, nie wiem, nagłe sytuacje, czyli powrót sąsiada z wiertarką, nie wiem, budowa bloku drugiego koło mojego mieszkania i coś jeszcze, nie wiem. Na przykład przyjdzie kurier i powie, o proszę twoja karta graficzna, powiem, o to super, fajnie, zamawiałem ją z dobry tydzień temu. Ale no z drugiej strony też nie będę narzekał, że ją dostarczył, tylko no będzie trzeba zrobić przerwę w materiale. Jak wszyscy wiemy, nie każdy lubi coś takiego. Na przykład lubię sobie zrobić jedno dobre posiedzenie, przy którym nie muszę odchodzić cały czas od komputera. Co niestety nie zawsze się trafia, bo wiadomo, pobożne życzenie. Chciałbym, żeby było tak, chciałbym, żeby było tak, ale to nie znaczy, że tak będzie. Poza tym z tego, co widzę, doszła taka, powiedzmy, typowa dla padów funkcja, no nie auto-aimu, tylko ułatwiania najeżdżania. Patrzcie, teraz na przykład trzymam tylko w prawo i w lewo, a postać sama powinna podjechać lekko w stronę przeciwnika. No właśnie teraz zjechała na przykład na dół. Więc to jest przyjemne, bo no, w większości wypadków moglibyśmy ominąć sklep. I tak, nie miałem wystarczająco na dżem, który powoduje na ten, jak się nazywa, autonaprowadzanie, więc nic nie straciłem. To był zamierzony zabieg, jakby nie było. Zobaczmy tam, co jeszcze na dole, był chyba jakiś jeden? Nie, więcej przeciwników niż jeden. Trzech. Bardzo fajnie. Duże pieniążki. Mam nadzieję, że w czasie licznika combo na przykład dostajemy właśnie te większe pieniądze, które są więcej warte. Co byłoby całkiem sensowne. Okej. Tego jeszcze kamienia chyba nie widziałem. Cherish what you're given, what is lost may not return. Aha. Mam teraz innymi słowy bardzo dużo zdrowia, ale nie będę mógł sobie go regenerować. Bądźmy ostrożni. Nie ma czasu na wygłupy, więc lepiej się rozejrzyjmy, zanim coś zrobimy. Okej. Na spokojnie. Tutaj tego smoka właśnie trzeba zabić, zanim on nas pogryzie niepotrzebnie. I za każdym razem, kiedy oberwę, powinienem się wycofać i jeszcze raz przeanalizować sytuację. Na wszelki wielki. No, głupio byłoby tracić na zwykłych przeciwników swoje zdrowie. Jeśli mógłbym je wykorzystać na przykład na walkę z bossem, co byłoby całkiem sensowne, tak? Więcej niż 4 zdrowia na przeciwniku, który nie wiem ile ma. Ostatnim razem, jak walczyłem z bossem przed nagrywaniem, miał on chyba, nie wiem, 4 ciosy ode mnie przyjęte na klatę i nic mu się nie stało. Aragima, Debasgo... Dobra. Jak coś to mówię, pojawia się cały ten, macie czas na zapauzowanie, doczytanie sobie, kim był Aragima. Aragima to był taki fajny znaczy wyglądał jak kamienny strażnik moim zdaniem. I swoją drogą na kartach z tej gry udało mi się sprawdzić, jak się nazywa główny bohater, ale znowu zapomniałem, to chyba było coś na O. Oromo może? Nie wiem, nie jestem pewien. Także jak no, jakoś się okej, to jest dalsza droga, nie myślałem, że to w tą stronę. Także przepraszam, dajcie mi się cofnąć na moment. Nie sprawdziłem jeszcze do końca tego miejsca. A powinienem definitywnie. Choćby dla samego faktu pozabijania ich. Może coś tu będzie? Jakiś pieniążek zawsze się przyda. Mamy 720. Wiem, że widziałem, że była jeszcze jakaś taka fajna maska, która kosztowała jakieś niebotyczne sumy. Ona chyba była za 1000 właśnie, ale nie wiem, co ona robiła.
bo wtedy nie było mnie stać swoją drogą, ale wiem, że jest coś takiego do kupienia w sklepie, więc gdybyśmy na to uzbierali i gdyby ten przedmiot pojawił się w sklepie, to byłoby to coś całkiem przyjemnego, bo mógłbym pokazać wam nowy przedmiot, o którym ja w sumie dużo nie wiem. Ale to chyba też się zalicza do slotu dżemów, tylko pytanie co robi? Może to było coś na przykład jak taki slot extender w kabalu, że będziemy mieli mieć na przykład więcej miejsca na nasze dżemy. Co byłoby całkiem ciekawe, nie ukrywając. Okej, niestety chyba udało mi się wyskoczyć. Już myślałem, że nie wrócę tutaj i niestety nie zbiorę rzeczy, które tu są. Mam 7 serduszek, jeśli dobrze liczyłem. Więc mam nadzieję, że no więcej nie stracę, ale no jak zwykle typowy dla mnie przeciwnik, czyli pan Smoczek, no dziabnął mnie. Ale przynajmniej teraz nie dziabię niesprawiedliwie, tylko no jak ja coś źle zrobię, no to obrywam za to, że źle zrobiłem i tyle. I tym razem nie wiem, jakim cudem od czegoś oberwałem, ale... Ale oberwałem, więc no okej. Powinienem przestać obrywać chociażby. Albo może nie wiem, powinienem się bardziej skupić na czymś. Na przykład na zabijaniu przeciwników, nie otrzymywaniu obrażeń. Wydaje się to być dobrą polisą. Mamy dużo kasy, ale nie mamy gdzie jej wydać. O właśnie, tutaj trzymałem tylko ciosy w lewo, a postać sama wyprowadzała kombinację w stronę wroga. Więc widzicie, nie muszę tutaj jakieś się bawić w niepotrzebne korygowanie. Trochę w górę, trochę w dół, bo wiecie, o ile na padzie jest to w miarę możliwe, tak na klawiaturze, no ciężko powiedzieć, ile mojego trzymania strzałki w górę to na przykład jest jak na gałce analogowej podjechania w górę rzeczywiście, tak? Więc no... Okej, tam się przeciwnik bardzo fajnie zbugował. Przez chwilę przypominał mi jakąś znaną polską osobę, znaczy żółtą mordę, nie wiem czy wiecie kto to jest. Jeśli nie, no to może nawet i lepiej. To jest jeden z takich, powiedzmy, demonów w polskiej, nie wiem, można to nazwać mitologią? Powiedzmy, że w pogańskiej kulturze był taki demon, który nazywał się żółta morda. Jak mieliście te wszystkie jakieś, nie wiem, powiedzmy, dusiołki, zmory, południce, wiecie, tego typu rzeczy, które na pewno dałoby się spotkać w Wiedźminie, ho ho ho, no to jedną z nich na pewno jest żółta morda. To, że ona się jakoś inaczej nazywała w tych takich, powiedzmy, słowiańskich sposobach nazywania, tak? No nie nazywała się dosłownie żółta morda, bo wiecie, no nie mówiło się wtedy tak brzydko morda. A jeśli ktoś zrozumiał to nawiązanie lub żart, no to plus dla niego. Bo to bardzo śmieszny żart moim zdaniem. Mam bardzo dużo pieniędzy, a mam bardzo mało, jak się nazywa, bardzo mało sklepów. Znaczy widziałem tylko jeden i... No i z niego nie skorzystałem, ale to w sumie była moja wina, więc no... Może nie ma co narzekać. To się boję teraz o moje zdrowie, bo chyba jeszcze cały czas jestem jakoś, powiedzmy, na plus, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, bo chyba mam 5 serduszek. Albo 4? Tak czy tak nie chcę tego sprawdzać, ale no... O, sklep, właśnie o tym mówiłem. Homing Gem. Świetnie, poproszę, jako pierwszy. No i później mam te triple ataki, więc no... Triple ataki są spoko, tak? Out of stock, no wiadomo, nie ma nic. Masz jeszcze coś śmieszne do powiedzenia? No, i to jest najlepsze. What grinds my joints? To jest coś w rodzaju, wiecie co mnie wkurza? Jeśli tłumacząc ze slangu? Piasek. Ale chodzi tutaj, że grinds my joints, a że joints to są kolana, więc hehe, śmiesznie, że to jest szkielet, a on nie ma żadnej skóry, żeby chroniła jego, no, kolana. Te takie, powiedzmy, jak to się nazywało ładnie, rzepki w kolanach, no to hehehehe, bardzo śmieszne. Okej, ale takie serduszka mogę podnosić, więc mam teraz 6. Ej, to nie tak źle. I zaraz wam zaprezentuję, gdzie ja homing gem. Mi się wydaje, że już go pokazywałem, ale mimo wszystko jest świetny. No właśnie. Za to go po prostu uwielbiam, za ten okrągły atak w daną stronę i... No, no i to, że to jest po prostu rape. Jeśli ten gem się gdziekolwiek pojawia, no to dookoła przeciwnicy są usuwani. Więc w sumie rozumiem, dlaczego dostał taką, a nie inną cenę. I to było słuszne. Ale z drugiej strony, no, jak widzę, co tu się dzieje, no to nie żałuję tego zakupu. Choćbym miał, nie wiem, szczeznąć w piekle, no to nie, sorry, to było warte każdej ceny. To prawdopodobnie na 3 dżemy robienie sobie builda już nie jest takie mocne. A, i teraz w końcu, jak widzicie, możemy przy użyciu dżema się poruszać, nawet jak nie ma przeciwników na mapie. Bo wcześniej to robiło dosłownie nic, więc czasami mogliśmy, no być w sytuacji patowej, gdzie możemy tylko skakać, a jak gdzieś utkniemy, no to nie użyjemy naszej umiejętności specjalnej z kryształu, tylko no zostajesz tam i siema. A poza tym, no przyznam szczerze, że korzystanie z tego dżema bardzo ułatwia życie. Tym bardziej jeśli, no właśnie, trochę krzywo naceluję na przeciwnika, nie ma sprawy, mój kryształ za mnie naceluje jak należy. A że też to jest dżem, który otwiera tę moją, powiedzmy, rękojeść z, nie wiem, z kryształami,
tak? No nie wiem, to nie jest rękojeść, tylko ten bracelet, tak? Może po prostu będę używał słowa bracelet, żeby sobie nie psuć tego. I to piękne spowolnienie, jak mi się to podoba, ten taki gwałt, bo to słychać, takie po prostu mięsne, takie ten slash, tak? Rozcinanie tego wszystkiego, to jest coś, co mi się podoba. I wiem, że to brzmi źle, ale nic nie poradzę, mi się to podoba. Jestem wielkim fanem przeciwników, którzy wypadają poza mapę. PS nie jestem, żeby nie było. Okej, okay. Tego przeciwnika damy radę złapać, bardzo fajnie, tu mamy kolejnego. I niestety nie naładowaliśmy dalej swoich tych naszych kombosów. Szkoda, bo robienie tych kombosów to jest chyba najbardziej satysfakcjonująca rzecz w tej grze. I to, że teoretycznie mapy są zawsze generowane jakoś inaczej. To nie jest tak, że miałeś już jeden poziom, no to spodziewaj się, że tak jak w Isaacu spotkasz go ponownie. Nie. Mamy gotowe elementy, złóżmy z nich mapę. Więc to jest w sumie całkiem przyjemne, no nie oszukujmy się. Okej, mamy bibliotekę, o której mówiłem, więc no. Proszę sobie zapauzować, przeczytać na temat wielu śmiałków, którzy dostali się do Wandoru i tutaj, jak dobrze pamiętam, nie ma nic więcej. Zgadza się. Więc takie biblioteczki też są miejscem, gdzie możemy się na moment wyciszyć, przeczytać coś na temat fabuły i potem wrócić do sieczki. I no niestety przepraszam was, że nie będę mógł dużo opowiadać na temat fabuły tej gry, no ale gra wyszła co dopiero, więc nie miała jakiegoś takiego, powiedzmy, jak to się nazywa, nie miała takiego lore spisanego na, powiedzmy, jakiejś stronce, tak? Jak zazwyczaj są jakieś, powiedzmy, nawet kanały poświęcone danym zagadnieniom dotyczących fabuł gier, no to ta gra co dopiero wyszła, jest świeża, więc... Okej, okay. Nie byłem nigdy w miejscu, które jest tak zacienione, a na dole co jest? Na dole jest normalna dalsza droga, więc jeśli nie macie nic przeciwko, to najpierw bym chciał z niej skorzystać, a później się zastanowię, co dalej. Okej, okay. Mamy tam pieniążek, po który z chęcią podejdę. No i zobaczmy, co tam jest w tych cieniach, bo też takiego pokoju nie miałem, więc okej. Okay. Challenge. Reach the goal of this dark maze in time, okej. Okej, nie tu. Na dół. W tą stronę. U góry. Którą? Tu może? Byłem blisko, jejku. Widzieliście to? Więc są właśnie te challenge. No. Moje dżemy nie były za bardzo dostosowane do czegoś takiego, jeśli mam być szczery, zwłaszcza ten Wolf Cherry. Ale okej, okay. Fajny challenge, który niestety spartoliłem, ale byłem blisko. Już można powiedzieć, że oblizywałem klamkę z drugiej strony, no ale... Wyszło jak wyszło, trudno się mówi, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Nie ten, to następnym razem się uda. Mam nadzieję. I boss. I chyba wiem, to będzie ten smok z prawej strony, który się pojawi. Dokładnie. Necrodrake? Necrodragon, zgadza się. Więc nie jestem za bardzo obeznany z jego atakami, ale wiem, kto to jest. W każdym razie, no kojarzę go. Rozumiem, że on będzie wysyłał swoich pobratymców na mnie, ale to nie jest najrozsądniejsza rzecz, jaką mógłbyś robić, bo ja mam właśnie Wolf Cherry Jam, który pozwala mi robić dobre kombosy. Hej, może go nawet zabiję, jeśli będę wystarczająco ogarnięty. Okej. Okay. Pluję teraz jakimiś fireballami, które mogę rozwalać na całe szczęście. Zabiłem go! Fungal Fantasy 7. Hey, that's pretty good! Achievement unlock, znaczy się Fungal Fantasy 7. Nawiązanie do Final Fantasy 7, szanuję i przywróciło mi moje zdrowie. Health increased, na stałe. Hey, that is pretty good! To co, teraz muszę iść w którąś... A nie, gra mi po prostu przeniesie. Do Mistwoodsów, okej. Okay. Czyli mam wszystko, co miałem wcześniej. Ej! To bardzo fajna mechanika. Już się cieszę. Już mi się morda cieszy od ucha do ucha. Czyli innymi słowy, pierwszy boss jest martwy. Chyba ten odcinek nazwę Necrosmog. Albo Necrosmog jest martwy. Ej, ale to jest dobry żart słowny. Necrosmog jest martwy, rozumiecie? No bo on już jest martwy, a ja go zabi... No dobra, nieważne. Wiecie co? Właściwie to ja lubię robić ten taki żart, że opowiadam żart, ale wy już wiem, że rozumiecie puentę i później tylko... A wiecie co? Dobra, nieważne, nie było tego. Nie wiem, mnie to śmieszy osobiście. To jest taki element mnie, który po prostu... No nie pozwala mi odpuścić takiej szansy. A więc tak. Ci przeciwnicy więksi, te takie smoczory, potrafią na nas charchać różnymi jakimiś, nie wiadomo jakimi substancjami, które zadają nam obrażenia. Natomiast te mniejsze są nie do trafienia przy pierwszym uderzeniu, bo teleportują nam się za plecy. Ale w takim wypadku, posiadając ten Wolf Cherry Jam, jestem w stanie ich zabijać, no bo auto naprowadzanie.
Więc siema, nie jesteście w stanie mi zrobić krzywdy, małe... no, brudasy, tak? Jeśli mam być szczery, to nie jestem fanem właśnie tych przeciwników, no bo często marnuję jeden atak i później drugi na dobicie ich. Jak wszyscy wiemy, na wykonanie combo potrzebujemy 3 ataków lub no teraz jak się trafiło, no to... no to nie 3, ale okej. Więc teoretycznie to błogosławieństwo tego zdrowia? Nie wiem, czy się dosłownie przydało. No bo jak gram wystarczająco rozważnie, to nie tracę tego zdrowia. Ale z drugiej strony, może coś za tego bossa odblokowaliśmy, tak? Nie wiem, czy to będzie jakaś na przykład w innym kolorze wstęga, ten nasz, ta bandana, tak? Nie wiem, czy tak to ustanowiłem, że będę nazywał, więc powiedzmy bandana. I mamy sklep, do którego chcę się udać. Och, jo. Dobra, Angel Dustaj, tak? Mamy Wolfcherry, jest jakiś tańszy? Nie, obydwa są za 500. To będzie bardzo zły pomysł, ale... Muszę, po prostu uwielbiam mieć ten dżem, no on jest za dobry. Się nie dziwię, że dostał te nerfy, jeśli chodzi o cenę, ale no... spróbujcie postawić się na moim miejscu. Wziąłbym wszystkie, ale wiem jak to się może skończyć, więc nie, no mimo wszystko potrzebuję też jakiegoś doskoku lub ucieczki. Najlepiej, żeby właśnie ten doskok, ucieczka był na samym końcu, jeśli chodzi o taki końcowy dżem, tak? Bo tym mogę w razie czego przeciwników, którzy są w moim zasięgu, zasiekać, a później uciekać lub no dobić tego ostatniego, już tak jak ja bym chciał. Co jest mnie faktu, że no... build jak najbardziej legitny, John Garrett poleca. No kurczę, no się cieszę. A też nie lubię jak się tak jąkam w ten sposób, bo to brzmi głupio. I w sumie zauważyłem też problem, że ustawiłem te dżemy jako dwa pierwsze, no bo dopóki nie zabijemy przeciwników, to nie możemy tego używać jako metody do unikania jakiegokolwiek ataku lub do przesuwania się, tak? Przecież nie, no unikać też nie będziemy mieli czegoś, pozabijamy już wszystko, tak? Ale ogólnie chodzi o same poruszanie się, no właśnie. Bardzo pięknie. Nie ma już więcej przeciwników? Chyba nie. Skoro Wolf Cherry Dżem pozwala mi się w różne kierunki ten przesuwać, tak? Także fajnie. Być może zabijemy drugiego bossa. Dziękuję za serduszko. Mam ich bardzo dużo. Kolejny fragment. O, gazeta druidzka. Śmieszne, polecam. Religijna banda imbecyli. Zapomniany ogród, okej. Nie wiem czemu, ale naprawdę jestem zajarany tą grą i jeśli miałbym ją nie być, bo na przykład... no, John Garrett, no właśnie, to był ten smoczek, który się teleportuje nam za plecy i dał radę zabrać mi 2 punkty zdrowia, niestety. Okej. Wolfcherry Dżem na długą odległość nie robi żadnego ataku, warto o tym zapamiętać. Po prostu mnie tylko przesunęła, żadnego sieknięcia nie było. Okej. Coś do zanotowania. Ale stracenie dwóch serduszek to nie jest coś mądrego, jeśli mam być szczery. To było na maksa słabe, więc powinienem teraz się naprawdę wystrzegać i grać ostrożnie. Bo w sklepie zdrowia nie kupię, a jedyne zdrowie jakie dostaję, no to właśnie albo z tych kamieni runicznych, które są na... jak się nazywa? Na końcach poziomu, tak? Na tych takich przejściach między danymi strefami, no bo nie wiem. Można to nazwać jak taki jest, mamy powiedzmy jeden zon większy, później kolejny i tak dalej, czy to powinno mieć jakąś specjalną nazwę? Nie wiem. Okej. Teraz problem będzie taki, że jak użyjemy, no właśnie, to będzie nas ciągnęło do dołu. Więc raczej, chyba że zrobimy tak, no dobra. Dopóki mamy odłożony ten dżem, to jeszcze możemy coś robić. A jakbym go nie miał, no to już papa, to tylko zabijasz przeciwników i dopiero później czyścisz pokój, drugi gareciarzu, a jak nie, no to... to RIP TAIL! Znaczy to RIP, ale no TAIL to jest ogólnie opowieść o tym, jak ripnąłem sobie. Więc okej. Podoba mi się też to, że zanim ten smok się pojawi po mojej stronie, to ten właśnie Wolfcherry Dżem jest w stanie go zabić, tak? On jeszcze na dobre się nie przeteleportował tam, gdzie powinien. Czemu? Prawdopodobnie był jakiś przeciwnik i mnie przekierowało tam i... no i RIP. Także mam teraz 4 serduszka, powinien być naprawdę bardzo ostrożny. Mam nadzieję, że tam nie było sklepu. Błagam, żeby nie było sklepu. Więc ogólnie, no 2 Wolfcherry Dżemy już się nie sprawiają tak dobrze jak wcześniej, więc... No daje coś do myślenia, tak? Nauczka na przyszłość. Chciałem za dobrze i teraz mam za swoje. Bo rzeczywiście ułatwia to zabijanie przeciwników, ale... może doskok powinien być jako pierwszy. Co to będzie? 30... aha, no to... z Wolfcherry Dżemem to nie powinien być problem i zobaczcie jak to zwalnia na maksa. No to już i tak mam to zrobione, więc okej, powiedzmy, że zwolnimy sobie na moment. Challenge failed! Miałem 30 zabić w time limicie, tak? Czy miałem równo zabić 30? Bo chyba czegoś tu nie zrozumiałem.
Jeśli źle przeczytałem, to przepraszam, ale dla mnie to zabrzmiało jak zabij 30 i siema. A ja zabiłem więcej niż 30, chyba że miałem zabić równo 30. Siedź na dupie i spróbuj nie umrzeć. Ludzie w komentarzach pewnie już mnie zjedzą za to, że zrobiłem to źle i było na przykład powiedziane całkiem wyraźnie, jak to trzeba przeprowadzić, więc okej. No nie no, Wolf Chair mnie nie interesuje. Quick Draw na pierwsze. Okej, niech będzie. Nie, jest dobrze, więc na początku mamy Quick Draw, żeby szybciej do przeciwnika podejść i później mamy właśnie te inne ataki, więc okej. No, Quick Draw jest całkiem przyjemny, bo strasznie szybko mamy właśnie ten doskok, po którym mogę zrobić to moje, powiedzmy, kółko śmierci, tak? Okej, po raz kolejny sklep? Albo te sklepy naprawdę są losowe, albo ja mam dużo szczęścia. Może trafię w końcu na tą maskę, o której mówiłem, chyba że ją teraz trzeba jakoś odblokować, no to będzie kiepsko, garecioży. Okej, wszystko jest chyba już tutaj czyste. Więc mam te 1500, proszę pokazać mi... To jest to? Masked Medal, dokładnie. On ten z The Soul Attack. No to chyba mi się wydaje, że zamienimy na wszelki wielki to, bo będę mógł to zamienić. Wow. Okej. Więc to jest niczym innym jak... Bardzo potężnym atakiem, okej. W każdym razie wydaje się być potężny, nie wiem czy rzeczywiście jest. Ale z drugiej strony, posiadając go na pierwszym slocie, no to nie czuję, jakbym miał coś tracić, tak? Tym bardziej w ciasnym korytarzu. Chociaż nie wiem, czy to jest mój faworyt. Mimo wszystko Wolf Cherry Jam, no... No jest przyjemny, tak? A ten Jam, zobaczmy. No robi dużo cięć. Mogę teoretycznie zmieniać kierunek tych cięć, jak będę chciał, tak? Więc powiedzmy, że no, jako otwierający Jam jest spoko. Mamy trzy serduszka i... Kara always had a problem with monkey bars, także... Kara, trzeba będzie cię zabić, bo robisz syf. Czy teraz już boss? Jeszcze nie, Thornvine Depths. Już się chciałem martwić, że no z trzema serduszkami robienie bossa może okazać się problematyczne nawet dla kogoś takiego jak ja. Co w sumie, no dlaczego ktoś taki jak ja miałby nie mieć z tym problemów, tak? Naładujmy sobie nasze dżemy. Przedostańmy się w jakieś bezpieczne miejsce, no i niestety. Chyba ten super fajny jam nie jest za dobry dla mnie, no. Chyba nie. Chyba nie. Chyba że umiejscowiłem go w złym momencie, że może on nie powinien być otwierającym, tylko właśnie na drugim slocie, tak? Po tym jak się dostaniemy do przeciwników, to ja już teraz nie mam jamów i być może umrę. Więc powinienem stąd czym prędzej uciekać. Okej, na chwilę trzeba przystać na moment. Mieć naładowane wszystko. No i... Przez moją chciwość, żeby się cofnąć i zabić jego, zginęłem. RIP na moim nagrobku. Scarf unlocked. Za zabicie prawdopodobnie tamtego nieumarłego smoczymona. Więc no, przyjrzyjmy się. Crimson Amber Ash. Popielata. Okej, w następnym odcinku sobie zagramy z Popielatą. Także dziękuję za oglądanie i bywajcie.